kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Powiem Wam, że bardzo stęskniłam się za nagrywaniem i czekałam na swój dzień wolny, żeby tylko móc coś dla Was nagrać. Jak widzicie, ja jestem na etapie malowania się. W tle leci Vlogmas Alice. Kto tak jak ja uwielbia Vlogmas i czeka na ten okres? Powiem Wam, że dla mnie w ogóle Vlogmas bez Alice to tak jakby święta bez choinki. O. Mam tutaj również swoją kawusię. I zabieram się za make-up. Jak widzicie, tych kosmetyków jest naprawdę mało. I dzisiaj tylko to wyląduje na mojej buźce. Chciałam Wam jeszcze tak szybciutko pokazać, co fajnego, naprawdę fajnego kupiłam w Kiku. A mianowicie są to takie naklejeczki na kalendarz adwentowy. W tym roku robię dwa kalendarze adwentowe. Jeden na pewno będziecie mogli zobaczyć, drugi, nie wiem, to zależy, czy Karola będzie go pokazywała na Instagramie. Wyglądają te naklejki tak, są naprawdę, no myślę, że całkiem fajne. Na Allegro znalazłam naklejki za 25 zł, bardzo, bardzo ładne, ale jak zobaczyłam, że w Kiku są za 4, to nawet się nie zastanawiałam i wzięłam właśnie te. Możecie pisać, jak Wam się podobają, bo ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ok, jak widzicie, szybki make-up już jest gotowy. Teraz muszę ogarnąć tylko szybciutko te kosmetyki, powycierać biurko, dokończę oglądać Vlogmas, bo nie oglądałam, jak się malowałam, bo chciałam Wam tutaj nagrać i później to przyspieszyć. I będę ściągała pranie, bo widzę, że już wyschło, wstawiłam nowe, więc małe porządki. Jak widzicie, jesteśmy teraz w pokoju Wiktorii, bo muszę tutaj posprzątać, powycierać kurze. Jednym słowem, ogarnąć, a w tym pokoju dzieje się zawsze najwięcej i chcę właśnie od tego pomieszczenia zacząć. Ostatnio we vlogu pokazywałam Wam łóżko dla Wiktorii. I jak widzicie, troszeczkę się tu pozmieniało, bo śpi Wiktoria na tej dolnej części, górna część jest schowana do piwnicy, ponieważ jest ona naprawdę wysoka i Wiki miała problem z wchodzeniem na nią, więc musimy troszeczkę poczekać, aż mała urośnie i na razie śpi na tej części, nie wygląda to wcale źle i tak stwierdziliśmy, że będzie po prostu wygodnie i jej, i nam. Ale, żeby już tutaj nie przedłużać, zabieram się za sprzątanie. Pokoik ogarnięty, więc chyba można się położyć. Nie no, żartuję, tak naprawdę to chyba pójdziemy na spacer, bo pomimo tej mgły wychodzi jakieś słoneczko i nie chce nam się siedzieć w domu. Gdzie jest Wika? A ty tu! A ty tu! Jeszcze mojej małej kruszynki dzisiaj nie widzieliście, macie okazję. Ona oczywiście nie ma czasu. My się ubieramy i wychodzimy na ten spacerek. Prawda, Wikusia? Co to jest, Wiktoria? Liść? Piękny liść. Ale liści tu jest dużo. Wyszłyśmy już na spacerek. Oczywiście Wiktorii ulubiona czynność na dworze teraz to zbieranie liści. Panieneczka moja malutka na spacerku. Oh, 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 you're my happy. Oh, 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 you're my happy. When you're happy is my happy, the world's happy too. Oh, 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 you're my happy. Bardzo fajnie, że wyszłyśmy, bo pogoda jest naprawdę fajna, pomimo tego, tej dzisiejszej mgły. Wiki znalazła duże drzewo, które ma bardzo duże liście. Wow, ile liści! Do domu? Do domu. Do domu. Tędy do domu, tak?
Proszę bardzo, księżniczko, wchodzimy. Przed chwileczką wróciłyśmy. Jak widzicie, już Wiktoria zabrała się za swoje porządki. Zaczyna bawić się puzzlami. A ja sobie siedzę u Wiktorii na łóżku i za chwilę idę robić obiad. Co prawda mamy obiad jeszcze z wczoraj, ale ja mam ochotę... Ty chcesz jeść, tak? Dobrze, już mama robi. Ale mamy ochotę na makaron ze szpinakiem, więc dosłownie 10 minut i będziemy zajadały. Idę do kuchni. Makaron już się gotuje, a ja stwierdziłam, że tak szybciutko zaproszę Was na mój Instagram, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam. Tutaj macie moją nazwę, tak jak kiedyś nazywałam się na YouTubie, czyli Nessie TV. I szybki obiadek zrobiony. Wiktoria ma wersję bez fety i zabieramy się za jedzenie. Możecie życzyć nam smacznego. A to mów. Jak widzicie, my po przeglądzie prasy Wiktorii, poczytane, teraz chyba będziemy bawić się klockami, bo widzę, że moja córeczka zmierza w ich kierunku. Więc będziemy budować wieżę. Zobaczcie, jaka piękna pogoda się zrobiła. My się teraz ubieramy i idziemy do pracy po Daniela, bo za chwileczkę kończy, a zanim my się doczłopiemy Wiktorii tempem, to powinniśmy już wychodzić. My już jesteśmy na dworze, mój mały żołnierz maszeruje i mamy jeszcze chwilę czasu, więc sobie pospacerujemy i powiem Wam, że jest tak piękna pogoda, jest tak ciepło i uwierzyć, że to październik. Widzicie, mała zmiana planów, nagle znaleźliśmy się. Co tam jest, Wika? Drzewo, tak? Nagle... Nie? A co? Pokaż. A, samolot! Tak? No, samolot. Jak widzicie, właśnie znaleźliśmy się w aucie, bo musimy jeszcze zajrzeć do sklepu, więc jedziemy teraz po tatusia i pędzimy do sklepu. Mamy jeszcze chwileczkę, więc akurat zdążymy dojechać i Daniel wyjdzie z pracy. Jest już dużo później, my byliśmy z Danielem na takim długim, długim spacerze, przed chwilą wróciliśmy. Zaraz idę myć Wiktorię i kładę ją spać, a my będziemy oglądać jakiś film, więc dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się chyba jeszcze jutro. Myślę, że coś tam jeszcze właśnie jutro dogram. W dniu drugim tego vloga, ale powiem Wam szczerze, że dnia drugiego tego vloga nie będzie, bo dzisiaj jest przepiękne słońce, jest przepiękna pogoda i postanowiliśmy spędzić sobie rodzinnie dzień. To już do Was wracam. Postanowiliśmy spędzić sobie rodzinnie dzień, pojedziemy zaraz do teściowej, później do mojej mamy na jakiś spacer, więc postanowiłam, że pora jednak zakończyć tego vloga, ale już niedługo się znowu widzimy. Teraz będę miała 3 dni do pracy i 3 dni wolnego i zamierzam przez te 3 dni nagrywać, żeby mieć dla Was co wrzucać, więc tak jak mówię, widzimy się niebawem. Pa, pa, dziękuję za oglądanie.